Świat reklamy wideo wygląda bardzo, bardzo dobrze od strony internetu. Ostatnie badania Domu Mediowego Zenit pokazują, że wzrost wydatków na reklamę będzie 30-30-paroprocentowy, więc z tego bym się nie obawiał. Patrząc po największych graczach tego rynku typu Facebook czy YouTube, widzimy, że coraz więcej użytkowników angażuje się w tą reklamę wideo i chce ją oglądać. Ponad 90% konsumentów uważa, że reklama wideo jest dla nich pomocna, pomocna nawet przy zakupie, szczególnie w internetowych zakupach. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej użytkowników ogląda materiały wideo do końca, materiały reklamowe, zaznaczmy. Jest to istotna zmiana, bo wcześniej, patrząc na wcześniejsze lata, materiał wideo był oglądany tam w 20-30%, tak? Teraz sięga to 70-80%, więc jest istotna zmiana. Po drugie, sami marketerzy też zauważyli zmiany. Nie są to już kalki spotów z telewizji 30-sekundowych czy dłuższych, tylko w medium mobilnym marketerzy te spoty reklamowe starają się robić krótsze i bardziej angażujące. W Stanach rekomendowana jest przez wiele organizacji, żeby spot wideo w mobilu miał 8, 10, 15 sekund, tak? My w Polsce staramy się tłumaczyć to klientom, i klienci korzystają w miarę możliwości, korzystają z takich opcji. Klienci też zauważyli jedną istotną rzecz. Jak wiemy, w telewizji czy w kinie reklamy są w formacie panoramicznym, czyli 16 na 9, czyli poziome, tak jak de facto każdy z nas obserwuje świat. Niestety, użytkownicy mobilni korzystają z telefonów trzymając je w pozycji pionowej. Do pewnego momentu materiały, tak jak mówiłem wcześniej, były kalką reklam telewizyjnych czy kinowych, tak? W tym momencie raz, że marketerzy przycinają te spoty do 10-15 sekund, dwa, podsyłają materiały w formacie pionowym, co jest istotną zmianą i wygodą dla samych użytkowników, dla samych odbiorców. To też może być powiązane z tym, że użytkownicy są chętni, oglądają taki materiał do końca. Raz, że nie muszą przekręcać telefonu, a jak sami wiemy, użytkownicy są wygodni.